Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy dzień, który będziemy podawać minerały i AD3. Oczywiście namieszane mamy na karmę, plus jeszcze podaję do wody delikatnie też troszkę minerałów i też troszeczkę AD3. Dałem po 1 ml na litr wody, żeby uzupełnić w karmie to, co mają uzyskać, plus jeszcze, żeby się dzisiaj napiły. Przed parę dni będzie przed pluciem młodych gołąbków, a niektóre już się pokluły, po jednym, po dwie sztuki, zaraz pokażę. Takie gołąbki mam. Takich gołąbków mam już, może powiedzieć, można powiedzieć, że z 15 albo 15-16 sztuk. Takie gołąbki ja w tym czasie właśnie daję ze 2 dni, teraz podam minerały, plus to do wody. Zaraz będę sypał grytownik, żeby je tak fajnie wzmocnić. No i potem znów wracamy. Dwa razy to. Jeden dzień robimy na suchą karmę, żeby je przepoić. Potem poimy czystą wodą, dajemy na karmę albo suchą karmę do wody. I tak się bawię z tymi minerałami. Jak będziecie chcieli wiedzieć, jak to robię też z wodą, też piszę to i na internecie, jest to na ulotkach wszystko. Ja robię sobie po prostu tak, nie konsultując tego z Rafałem, próbuję sobie to wytestować i zobaczę, jutro pojutrze, czy będzie jakaś biegunka, czy się jeszcze kał bardziej poprawi. Zobaczymy, oddaję młodzieniaszka, bo mu jest zimno. Pochwalę się marcelami. Najedzone, super. Jeden. Babcia. Tu mamy drugiego marcelka, też można powiedzieć najedzony. Zaraz go karmię bardziej. Masz, nie walcz. Wodę wam zabiorę. Bo damy ci coś innego. Tak to wygląda. Słoiczki mam już tutaj przygotowane. Wymieniamy słoiczki na czyste. Zawsze jak podajemy jakiś lego albo coś, 2 dni przywożę czyste, zabieram, myjemy. I następne. Tak to wygląda. Proszę. Do picia. Poczekajcie, przyniosę sobie karmę, bo mam umieszaną. Ale sobie biorę tak delikatnie, będę sobie nabierał. Tu gdzie gołąbki jeszcze nie mają przykładowo młodzieży, to im nasypiemy troszkę lżejszej karmy, żeby po prostu nie były za bardzo spasione, bo ja używam dużo karmy białkowej. Więc robimy to tak. Jedną stronę mamy załatwioną. Jedną stronę mamy załatwioną, więc tak to zrobimy. O, teraz wam zostawię to może tak, o, żebyście sobie mogli to tak na stabilizatorku, to ja muszę się jeszcze troszkę pouczyć, wiecie, o co chodzi. O, tak będę sobie tutaj robił, trzy słoiczki bierzemy. Wkładamy nowy. Zabieramy starą wodę. Posypamy. Tutaj trzeba karnik wsiątać, bo jest pusty. Karniczek jest pusty, to tutaj troszkę wody naleję do niego. A dostaną się ziarenka. To potem jest problem, jaki jest. Okay.
mieszek był brudny, więc go uzupełniliśmy tak. Gretownik będzie dodany na gret. I tutaj karmę dajemy też jeszcze lekko. Lekarstwo, kamineczka. Ciekawe jak to się sprawdzi. Ale zaraz jeszcze gryty muszę donieść. Wypadam grytu. Pyszki. Okej. Okay. Jeszcze grytu przyniosę. Grytku im damy też, żeby miały. Nie za dużo. Tutaj damy na karmę trochę grytu. Tu jest woda. Tutaj nie mamy wody i tutaj nie mamy grytu. Więc tutaj grytu damy na karmę. O. Damy grytu na karmę. Ma się fajnie ubierze potem jeszcze w te minerały. Niech se dziubią. Niech se dziubią. Woda jest, karma jest. Karma jest. Polecimy dalej. O, teraz sobie polecimy tutaj. Troszkę do góry, żeby było lepiej widać. Słoiczki dajemy tak. Dobrze. Babcia, moja kochana. To tak, pójdamy. Jest gotowa słonecznik. Dobrze, dobrze. Wiem, że ty jesteś porządna kobieta, bo to pani Pasoniowa pilnuje młode. Niesamowicie. Proszę. O, lekarstwo. Takie jak ma być. Zosia. Zosia. Zosia, moja kochana. Zosiula. Zosia, masz tu minerały. Nie denerwuj mnie. Chcesz wyjść? Chcesz się pokazać? To chodź. Chodź, pokaż się. Wszystko w porządku. Fajna jesteś. To jest moja Zosia. To jest moja Zosia. Ukochana. To jest gołąbek. Bardzo cenny jak dla mnie. I w budowie. I we wszystkim. Więc tak spokojnego. Troszkę mi się wylało. Tak spokojnego gołąbka. Ona jak jej brat. Nie miałem. Babcia też jest spokojna, ale babcia niestety już miesiąc siedzi. Nie mamy jeszcze jajeczka, jedno tylko się udało, więc było zabrane i podłożone, żeby się po Marcelku wychowało coś. A Zosieńka jest o takim oczku. Zosia. Macie coś do powiedzenia? No i tak sobie spokojnie leży gołąbek w moich rękach. Zosia. A tu jest siostrzyczka. Siostrzyczka jest też kapitalna. Chcesz iść? Mamy siostrę Zosi. Proszę, to samo. No i proszę przepatrzeć jeszcze na to oczko. Nie wiem, macie coś do powiedzenia? No tam Zosia jest bardziej prezentująca się, bo Zosia się lubi prezentować. Siostrzyczka jest trochę nerwowa po ojcu. Ale niestety tych oczów nie oszukasz. Zosiu, już cię oddaję. Jeszcze się na koniec, kurwa, zesrała, no. Brawo. Dobrze, dobrze, już ci nic nie robię. Czekajcie, bo miałem wypadek. A, wiem czego Zosia chce. No proszę, o. Zosia chce tego, o. Grytku chciała Zosieńka. A tutaj co? Tu nie ma grytu?
Nie ma tu wody. Słoiczek oddajemy, a słoiczki zabierzemy. Dołożymy grytu i troszkę karmy białkowej. Dzieciaczki, Zosiula. Rafałowa. Dobrze, spróbujmy to zostawić w ten sposób. Czekaj, tu żebym się w konia zrobił. Tu miałem dosypać karmy białkowej. Jest. A tutaj miałem dać wodę, trochę karmy, tak? A jeszcze przed karmą sypniemy do słoiczka z boku, delikatnie. Proszę, i teraz będą, siedzą sobie na jajkach i będą sobie tutaj tak po maluśku, dzióbko. Poddajemy. Dobrze, będziecie sobie karmić, ja zaraz pójdę, ok? Nerwowy dzień dzisiaj, ale tak to bywa czasami. Trzeba dać. Siaku, mamy większe, gołąbki takie większe w celkach, no to już na dzień stosuję to, bo już dwa słoiczki na dzień to jest mało wody. Bo jest cztery gołąbki dorosłe, już można powiedzieć, więc dolewamy do takich, tam gdzie mamy większe ptaszki, to dodajemy. Ma Zosia gryt? Nie ma. Zosiula. Pasaniowa. Nie, dam ci na dół, bo ty znów tutaj przyleziesz i wylejesz to. Dobra. Tutaj mamy gołąbki. Mamy gołąbki, więc tutaj dajemy leki. Leki do leki. Fajny kał. Tu mamy młodzież. Słoneczniki troszkę rano dałem, żeby sobie podziubały. Jest tak wodę dzisiaj udostępniamy, żeby ich zmineralizować dobrze. Tak przez dwa dni to będę robił. Dwa dni będą mieć wodę. Po prostu z minerałami i z adeczy kalcjum. Co, jest roboty, nie? No niestety, ale okej. Tu mamy opanowane. A tam gołąbkom białym dołożymy zaraz. Tyle. Na dzisiaj idę karmić dalej, nie będę wam pokazywał tego samego, jutro nakręcę film, jak podaję znów te minerały do wody. W środę umyjemy pojemniczki, podamy czystą wodę, a na karmę polecą jakieś tam rzeczy, które będę miał w programie, o których opowiem. Pozdrawiam was serdecznie, oczywiście życzę dobrego dnia, dobrego lotu, kłania się.